z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością wolno Ci kierować samochodem osobowym po drodze za tym znakiem? A 70 na godzinę, B 100 na godzinę, C 90 km na godzinę. Ten znak to jest znak informujący o tym, że wyjeżdżamy z obszaru zabudowanego. Ten przekreślony tutaj, widać takie miasto narysowane, czyli obszar zabudowany. Nie? Przekreślony. Na drogach takich jednojezdniowych, poza obszarem zabudowanym, nieoznaczonych innymi znakami. Nie ma znaku, że autostrada czy ekspresowa. Po prostu wyjeżdżamy i jest jednojezdniowa, to wtedy maksymalna prędkość pojazdu dopuszczalna administracyjnie przepisami tego pojazdu jest 90 km na godzinę. Gdyby była droga dwujezdniowa, wtedy byłoby 100 km.